Po zdeponowaniu swoich środków powinieneś widzieć swoje dolary w zakładce Spot, czyli tak, jak tutaj widzisz u góry, mamy kilka zakładek. Ty będziesz to widzieć w zakładce Spot. Następnie, żeby zacząć tradować za tą właśnie za te pieniądze, które wpłaciłeś, musimy przejść do opcji Futures, Futures. Więc klikamy sobie w zakładce na górze Futures i tutaj masz taką opcję Transfer. Więc klikasz sobie ten przycisk Transfer i następnie transferujemy z konta Spot na konto USDS. SM Futures, więc na tym co właśnie jesteśmy. Jeżeli przyszła ci kryptowaluta BUSD, wystarczy, że klikniesz BUSD, czyli znajdziesz swoje BUSD. Tak jak widzisz, ja tutaj praktycznie na koncie Spot nie mam w ogóle tego, więc klikasz sobie na swoje BUSD, wybierasz kwotę, którą chcesz przelać, czyli na przykład te 15 dolarów i klikasz Confirm Transfer. Tak jak widzisz, ja nie mam takich środków na koncie Futures, na koncie Spot, aczkolwiek na koncie Futures posiadam tam kilka dolarów. Więc zaraz pokażę Ci, jak puścić pierwszy trade.